Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w pierwszym odcinku nowej serii. Co to będzie za seria, o co będzie w niej chodziło, już wam wszystko tłumaczę. Będzie to seria, jak już zobaczyliście pewnie po tytule, nazwę ją Tylko Wygrana, czy coś takiego. O to chodzi, żeby wygrać pierwszą ligę totalnie bez porażki, czyli wejść, przejść 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i wygrać pierwszą bez porażki. Czy to się uda? Zobaczcie, to jest mój skład, już wam pokazywałem go na początku. Aubameyang, Lewandowski, De Bruyne, Royce, Robben, Piszczek, Hummels, Boateng, Alaba, Schweinsteiger i Neuer. Takim składem niezmiennym będę grał cały czas, non-stop. No i mam nadzieję, że dzięki temu uda mi się wygrać pierwszą ligę bez porażki. Jak widzieliście, miałem już jeden rozegrany mecz, to z tego względu, żebym mógł tutaj sobie na to konto przesłać graczy, żeby na to konto mógł sobie przesłać graczy, muszę rozegrać jeden mecz. Taki mecz rozegrałem, no i teraz będziemy cisnęli po drodze do pierwszej ligi, miejmy nadzieję, bez porażki. I będę strzelał wszystkie gole. Kick-off glitche, strzały z główki, z dupy, z biodra, z czoła, z wszystkiego będę strzelał. Nieważne mnie, sweaty gole, nie sweaty. Każdy mecz ma być wygrany jak najwyżej, jak najlepiej. No, czasem zdarzą się ładne bramki, czasem, rzadko, ale zdarzą się jakieś tam spoko bramki. Ale większość będę strzelał jak, no, po prostu, żeby wynik był jak największy. Jeżeli chcecie kupić końsy na ten skład, który mam, bo polecam go bardzo serdecznie, to link w opisie. No i co, wygrywam już 2-0, już tyle powiedziałem o tym. Lobik 3-0 w minucie 50. Tak. Ten skład będzie wyglądał tak, on myślę, że nic nie zmienię, no chyba, że wy coś pomyślicie, żeby może inną formacją, chociaż nie chcę zmieniać formacji, bo to jest moja ulubiona. Tutaj Aubameyang zagrywa do Lewandowskiego, ten z pierwszej piłki naprawdę ma uderzenie potężne i wygrywamy 4-0. Kapitalne, ten skład jest kapitalny, polecam go sobie zbudować. Naprawdę gra nieźle. O ile Robena i Royce'a nie lubię na skrzydłach, to tutaj prezentują się całkiem, całkiem solidnie. No i co? Przeciwnik wychodzi ze spotkania w minucie 54, także pierwsze zwycięstwo. Nic tutaj więcej nie mogę dodać, nic ująć. Po prostu teraz będę chciał wygrywać wszystko, wszystko. Czy mi się uda? Piszcie w komentarzach. Czy myślicie, że uda mi się wygrać pierwszą ligę bez porażki w Ultimate Teamie? Jeżeli będzie remis, no to wiecie, będzie słabo, ale nie jest to porażka, tak? Czyli... nie będzie to por... No wiecie o co chodzi. Remis jeszcze nic nam nie skreśla. Zdarzą się pewnie remisy. Aubameyang, 4. minuta, próba podania, ale odzyskuje piłkę, więc bardzo mądrze to zrobił. No i w 5. minucie mamy 1-0, mimo że gramy w deszczu, bardzo spokojne rozprowadzenie tej pierwszej akcji. 14. minuta, De Bruyne ma piłkę, podanie do Aubameyanga, ten do Royce'a. Rojsik z pierwszej piłki znalazł De Bruyne'a, ten przyjął, bramkarz nie wiem co zrobił, ale w każdym razie jest 2-0. 28. minuta, podanie do Lewandowskiego. Lewandowski, tak jak mówiłem, będę robił wszystko, żeby te bramki zdobyć. Dośrodkowanie na Obamę i strzał na 3-0. Wiem, że sporo ludziom się to nie spodoba, bo lubią, gdy gram właśnie takie soczyste jakieś akcje, ale tutaj widzicie kick-off glitch, jak go zrobić. Podajecie do tyłu, wypuszczając sobie gracza, a później po prostu podajecie lobem górą i to jest bramka. 4-0. 59. minuta, przeciwnik rozprowadza akcję i Kloze strzela na 1-4 i to jest pierwsza nasza stracona bramka w ogóle w tej serii. No już w pierwszym odcinku, ale musiało to się zdarzyć. W Ultimate traci się bramki nagminnie. Aubameyang, 66. minuta, ma piłkę, tam znalazł Lewandowskiego, Robert Lewandowski, do środka zetnie, strzeli i mamy 5-1, easy peasy lemon squeezy. Dośrodkowanie 90. minuta, strzał z główki, 6-1, 90. minuta, wiecie, w 10. lidze, no nie spodziewałem się, żebym ja tu doznał jakiejkolwiek porażki. Seria zakończy się, kiedy doznam takiej porażki, bądź gdy... na przykład powiecie, że no Kamek, już jesteś, nie wiem, w pierwszej lidze, masz 3 punkty do końca i dopiero masz porażkę, weź wygraj to wtedy jeszcze zagram, tak, i wtedy się skończy ta seria. Ostatnie spotkanie na dzisiaj, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Przeciwnik ma ok skład, z tym, że no, niektórzy na pewno nie mają 100% zgrania. 11. minuta, Lewandowski przy piłce, wypuszcza Robena w akcję, Robben przy piłce, Robben, zejście do środka, ruletka, strzał z lewej nogi, no i bez szans, ma
mamy zostawionego bramkarza. 1-0, 24 minuta, De Bruyne przy piłce. Ładnie tutaj Lewandowski nie był na spalonym. Lewandowski z daleka, potężny strzał, idealna brama. Ja już się boję Lewandowskiego w 15 wypróbować. Kolejna akcja, 32 minuta, Marco Reus przy piłce. Reus zna z górą tutaj Lewandowskiego. Lewandowski co zrobi? Zejdzie do środka, strzeli, ma ten strzał. Naprawdę Lewandowskim gra się genialnie. Jeżeli ktokolwiek tutaj z Was nie próbował Lewandowskiego, polecam wydać wszystkie końsy, wszystko na lewego i spróbować go, bo naprawdę gra świetnie. Druga bramka, którą tracimy w tym spotkaniu, to jest pierwsza i mamy 1-3. 45 minuta, Schweinsteiger znalazł De Bruyne, De Bruyne do Aubame. Aubame kogo tu znajdzie? Znajdzie sobie De Bruyne, który strzela na 4-1 jeszcze w pierwszej połowie. Druga połowa, sprawdźmy, co się stanie w drugiej połowie. 4-1, 78 minuta, Aubameyang przy piłce. Tutaj podanie do De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, strzał, piłka się odbija, jeszcze Lewandowski z główki to zgarnie, wygrywamy 5-1 i to by było na tyle w tym spotkaniu, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli podobał Ci się, zostaw łapkę w górę. My widzimy się już jutro, prawdopodobnie w kolejnym, to zależy od Was, jeżeli dobrze zlajkujecie, myślę, że 1000 lajków powinniśmy osiągnąć, to będzie spoko. Trzymajcie się, do usłyszenia, nara!